Też jestem Klaudia, to kanał no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz wzory grupowe alkoholi, które można otrzymać w wyniku hydrogenacji bromowodorkiem sodu następujących związków karbonylowych. Ok. Jakie można otrzymać? My tutaj będziemy wpisywać wzory grupowe alkoholi. Nie tego samego, tylko alkoholi. I mamy tak. W A mamy dwa Metylopropanalu. Al, aldehyd. Czyli tam aldehydy. Tutaj kończy się nam to na ON, czyli ketony. To ważne, bo tutaj mamy do czynienia z grupą OH. W aldehydach będzie ona w pierwszym lub ostatnim atomie węgla, a w ketonach musi być w środku. Zatem zaczynamy. Tutaj do drugiego atomu węgla mamy przyczepioną y, grupę metylową i mamy propanal. Czyli to będzie tak. Pierwszy CH3 i Ca2OH. Wtedy oczywiście tutaj numerację nie ten pierwszy, tylko odtąd i mamy w pierwszym. No i w drugim mamy grupę metylową, podstawnik metylowy, B. Propan, 2-on. To tutaj, tu powstanie nam grupa OH. C. 2,2-dimetylobutanal, czyli grupa OH będzie na samym końcu znowu. I... Od tamtąd będziemy mieć odliczanie. Więc to będzie nasz drugi. Pierwszy podstawnik. Drugi podstawnik. No i grupa funkcyjna, czyli to jest pierwszy. I drugi atom węgla. Wszystko nam się zgadza. D. 4-metylopentan-2-onu. Czyli tutaj przy drugim atomie będzie grupa funkcyjna. No i mamy pierwszy, drugi, trzeci i podstawnik metylowy w czwarty. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i no i już.